Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, czas rozpocząć rozmowy fundamentalne. Dziś naszym gościem jest Zbigniew Nosowski, dyrektor programowy Laboratorium Więzi, redaktor naczelny miesięcznika Więź, a także były do kwietnia tego roku współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zacznijmy od takiego pytania dość może naiwnego, ale czy można powiedzieć, że Jan Paweł II dokonał realnej rewolucji w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich? Czy katolicko-żydowskich więzi, bo oczywiście pozostałe wyznania chrześcijańskie dokonywały tej zmiany, czy tej rewolucji na własną rękę bez bezpośredniego wpływu Jana Pawła II? Jan Paweł II kontynuował to, co się rozpoczęło w oficjalnym nauczaniu Kościoła poprzez II Sobór Watykański i deklarację Nostra Aetate, nadając temu nauczaniu i temu dialogowi katolicko-żydowskiemu pewien swój specyficzny smak, można by powiedzieć, dzięki niezwykłości swojego osobistego doświadczenia. Znaczy, przede wszystkim Jan Paweł II był pierwszym papieżem od stuleci, dla którego Żydzi nie byli abstrakcją. Papieże włoscy nie spotykali się z Żydami. A Pius XII się spotykał, nawet przechowywał głównego rabina Rzymu. Ale to w innym sensie się spotykał. To znaczy, to dla Jana Pawła II Żydzi byli kolegami z podwórka, Żydzi byli kolegami ze szkoły. Grywał na żydowskiej bramce w drużynie żydowskiej w piłkę, więc można powiedzieć, że już wtedy bronił Żydów przed katolikami, przed katolickimi atakami. I oczywiście żartem, jakim brakowało w żydowskiej drużynie. Ale myślę, że ten rys jest niesłychanie ważny. To znaczy, że to były właśnie spotkania nie już tylko majestatyczne, jeśli były, czy związane z jakimiś dramatycznymi okolicznościami. Dla Jana Pawła II Żydzi byli ludźmi, kolegami, ludźmi takimi jak on sam i jego katolicy przyjaciele, różniącymi się istotnie. I ta ciekawość odegrała też, myślę, niesłychaną rolę. Ale ta przyjaźń, czy te relacje kształtowały się w okresie trudnym dla relacji polsko-żydowskich, żeby teraz wrócić do źródeł samego Jana Pawła II życiowych, bo to były lata 20 i 30. Lata 30 to jest nie tylko getto ławkowe, ale także wezwanie do bojkotu ekonomicznego sklepików żydowskich. To też nie jest takie jednoznaczne, że to były trudne relacje także, powiedziałbym, z przyczyn ekonomicznych, może wcale nie rasistowskich, ale w tym czasie w relacjach polsko-żydowskich nie było łatwo. Skąd w takim razie w Janie Pawle II, który przecież z tej ziemi był jak najbardziej, tak duża otwartość na tych, których pewnie wielu nawet jego kolegów, a przynajmniej jego rówieśników z innych miejsc Polski w tym czasie traktowała zdecydowanie gorzej. Na pewno nie chciałaby grać na bramce w takiej drużynie. Mm-hmm. Bo myślę, że poza miejscowościami, w których z różnych powodów politycznych, ekonomicznych było źle między Polakami a Żydami, zwłaszcza w latach 30., były też w Polsce miejscowości, w których było dobrze. Wadowice do takich należały. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak było w Wadowicach. Potrafię powiedzieć, dlaczego tak było na przykład w moim rodzinnym Otwocku. Dlaczego? Powiedziałbym, że też z przyczyn ekonomicznych, dlatego że Otwock był miejscowością letniskową dla warszawiaków, głównie dla warszawskich Żydów. I Żydzi i Polacy w Otwocku musieli żyć dobrze, żeby zarabiać. Znaczy, sądzę, że jest to podstawowa przyczyna tych dobrych relacji, które tam były. Faktu, że w Otwocku naprzeciwko ratusza stała synagoga. I to nikomu nie przeszkadzało. Nie było z tego powodu żadnych tumultów. W miasteczku były cztery oficjalne synagogi, wiele jeszcze takich domów modlitwy, jeden tylko kościół, ale podzielili się mieszkańcy bardzo dobrze i połowę radnych stanowili Polacy, połowę radnych Żydzi. Wiceburmistrz zawsze był Żydem. I nawet w gimnazjum otwockim uczono żydowskich modlitw, czego wspaniały przykład mieliśmy, kiedy pewien młody Żyd, wychowany kompletnie po świecku, wspomina, jak w 1939 roku we wrześniu były pierwsze bombardowania, pierwsze ofiary leżały na ulicach Otwocka, ludzie i konie pozabijane. On wyszedł na ulicę i wychowany w tej świeckiej rodzinie usłyszał
wspomina, pisze potem w swoich wspomnieniach pisanych wiele lat po wojnie, usłyszałem słowa modlitw, które wypowiadali ludzie modlący się nad tymi ofiarami. Po polsku, po hebrajsku, po żydowsku usłyszałem słowa modlitwy El Malera Hamim, znanej mi z lekcji literatury polskiej. Czyli coś, czego nie wyniósł z domu, wyniósł z otwockiego gimnazjum. No, takie miejsca też były. Myślę, że w przypadku Karola Wojtyły szczególną rolę odgrywało też to, że on miał wtedy pewnie nieuświadomiony w dzieciństwie, a później już uświadomiony głęboko ten fakt, że chrześcijaństwo jest zakorzenione w judaizmie. To, co wyraził później, mówiąc w Moguncji na spotkaniu z Żydami, że kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. A na ile to było tak, że może wynikało to też ze specyficznej tradycji rodzinnej? Też miejsca. Jego ojciec był urzędnikiem, czy podoficerem, ale pierwotnie w armii austro-węgierskiej, czyli w armii, nie chcę powiedzieć, w której nie było elementów antysemickich, ale na pewno wielokulturowej. Takiej, w której różne języki i różne kultury jakoś musiały współistnieć, zupełnie inaczej niż na przykład w armii rosyjskiej, która dokonywała rusyfikacji swoich rekrutów i to w sposób dużo bardziej brutalny niż robili to Austriacy, czy przedstawiciele monarchii austro-węgierskiej, bo to nawet rzadko kiedy byli Austriacy w sensie ścisłym. Owszem, znaczy, ja myślę, że szedłem jeszcze dalej, znaczy w Janie Pawle II, to znaczy również w Karolu Wojtyle, bardzo silna była tradycja, rzekłbym nie austro-węgierska, ale tradycja polskiej, jagiellońskiej, w której... No, szukam bliższych. Tak, w tradycji polskiej, jagiellońskiej sąsiadowały ze sobą pluralizm i jakiś czynnik jednoczący, którym była polskość rozumiana jako poddani króla polskiego, ale też z istotnym wpływem katolicyzmu jako istotnej części polskiej tożsamości, niedefiniowanej w opozycji do innych religii, innych tradycji, innych kultur. Myślę, że to jest niesłychanie ważne, bo też to, co później było widać, to moim zdaniem w Janie Pawle II w przeciwstawieniu do takiego popularnego rozumienia pluralizmu w dzisiejszym świecie, w którym wartością jest sam pluralizm. Jakby w tej myśli Jana Pawła o pluralizmie, także jeśli chodzi o relacje między religiami, było obecne to, że sam pluralizm może być wartością, jeśli go potrafi mądrze zagospodarować, jeśli istnieje jakiś czynnik integrujący. Ja widzę w tym myśleniu tradycję polskiej jagiellońskiej, które były mu bardzo bliskie. Wspomniał pan o tym, że Jan Paweł II nadał specyficzny smak otwarciu na judaizm, który rzeczywiście zapoczątkował Sobór Watykański II i który podjęli papieże posoborowi. Znaczy dokładnie jeden papież posoborowy, bo był Paweł VI, potem był Jan Paweł I, który dużo zdziałać nie zdążył. Na czym polegał ten specyficzny wojtyliański smak dialogu z judaizmem? Czy szerzej teologii judaizmu, czy teologii Izraela tworzonej przez Jana Pawła II? Znaczy, ja myślę, że teologia judaizmu to byłyby za wielkie słowa, czy teologia Izraela w odniesieniu do tego, co robił Jan Paweł II, bo on tutaj raczej otwierał drzwi i dopiero trzeba by kontynuować drogę, przechodząc przez te drzwi, bo chrześcijańska teologia judaizmu, tak jak i żydowska teologia chrześcijaństwa w odpowiedzi na te nasze przemiany, dopiero się tworzą. Jan Paweł II sprawił, że tych drzwi już nie można zamknąć i że ktokolwiek będzie po nim, to będzie postępował tak jak Benedykt XVI, to znaczy jeżdżąc po świecie w pielgrzymkach, będzie spotykał się również z lokalnymi wspólnotami żydowskimi, uznając za ważne podkreślenie tego wspólnego świadectwa. A stało się to głównie dzięki temu, że obok słowa, które było bardzo ważne już we wcześniejszym nauczaniu i Soboru, i w Pawła VI, i w dokumentach kościelnych, które za pontyfikatu Pawła VI powstały, na przykład o katechetyczne wskazówki dotyczące nauczania o Żydach i judaizmie. Do tego wszystkiego Jan Paweł II dołożył gesty, symbole. I słowa, które są może nie tyle wyrazem doktryny, ale wyrazem bliskości.
do ludzi takie gesty bardzo przemawiają, one bardzo uświadamiają i myślę, że to dzięki tym gestom, czasem dzięki temu, że stał gdzie trzeba w milczeniu, tam gdzie milczenie może być szczególnym wyrazem modlitwy. Dzięki temu, że został tak zapamiętany przez Żydów na całym świecie i oni uważają go za papieża, który najwięcej zrobił dobra w całej historii chrześcijaństwa, jeśli chodzi o stosunek do Żydów. Do gestów za chwilę wrócimy. Naszym gościem jest Zbigniew Nosowski, dyrektor programowy Laboratorium Więzi. Zostańcie Państwo z nami.